Dzisiaj zaczynam od pewnego wstępu, który jest niezbędny. Po prostu, żeby ciągle nie wracać i to jak powiedzmy diabeł z pudełka się pojawiło, to się pojawiło, to się pojawiło, to, to ja uporządkowałem tą rzeczywistość w jakiś sposób i chciałbym wam dzisiaj powiedzieć o początkach tej fotografii artystycznej w pierwszym dziesięcioleciu 1945-1955. Dlaczego Toruń? Jak to się stało, że ten Toruń tak ważną rolę zaczynał odgrywać w polskim ruchu fotograficznym? Bo w okresie międzywojennym niczym szczególnym się Toruń na tle amatorskiego ruchu artystycznego nie wyróżniał. To znaczy, w 1929 roku powstało Towarzystwo Miłośników Fotografii w Toruniu. Robiło wystawy, robiło odczyty, spotkania, kursy dla amatorów fotografii, ale one były, no to wielką to tajemnicą nie jest, sponsorowane przez panów drogerzystów. Pana Konrada Sikorę i pana Adama Gałdyńskiego. Otóż dlaczego? Dlatego, że drogerie były miejscem, gdzie kupowało się nie tylko czynniki chemiczne potrzebne do fotografii, ale także papiery do robienia powiększeń, filmy i aparaty fotograficzne. Na przykład u pana Gałdyńskiego można było w okresie międzywojennym, w latach 30. kupić lajkę. Kupić Rolleicorda, kupić Voigtlandera. Natomiast troszeczkę to inaczej wyglądało w Bydgoszczy. Tak, dlatego że w Bydgoszczy od 1925 roku istniała fabryka płyt, błon i papierów Alfa, która w pewnym momencie zaczęła nie tylko konkurować z wyrobami Akwy czy Kodaka, ale na rynku polskim, bo nie tylko na rynku polskim, bo przecież również sprzedawali poza granicę, okazało się, że jest doskonałą firmą produkującą doskonałe błony, produkującą doskonałe papiery. Nie było tradycji fotografiki. W zasadzie ja sobie zadałem dużo trudu. Pierwszy raz słowo fotografika, co to jest? Pojawia się w 1938 roku w nowościach fotograficznych wydających przez fabrykę Alfa. Otóż ja tutaj wam pokażę, może zrobię zbliżenie. Może się pojawiło wcześniej. Popatrzcie, wystawa fotografiki, nie fotografii artystycznej polskiej w Lublinie. Czyli można powiedzieć, no to jest ówczesny środek Rzeczpospolitej Polskiej, no ale dzisiaj to jest południe Polski. I to jest pierwszy, który mi się udało odkryć, użycie na naszym obszarze słowo fotografika. Fotografika jest zresztą neologizmem właściwym tylko i wyłącznie dla języka polskiego. Ten termin został wymyślony w roku 28 lub znaczy między latami 1928-1929 przez Jana Błuchaka w Wilnie. On chciał zwrócić uwagę na to, myśląc o technikach szlachetnych, o przetłoku, o gumie, o bromoleju, że praca fotografa, który tworzy w technikach szlachetnych, czyli w technikach specjalnych, jest podobna do pracy grafika. I uknął taki termin fotografika, a dzisiaj każdy, kto ma przez 3 godziny aparat fotograficzny w ręku, już się nazywa fotografikiem, czyli ta nazwa ma jakieś tam, powiedzmy, znaczenie, świadczy o jakimś prestiżu. Otóż dlaczego ja pokazałem wam tą mapę?
Tą mapę pokazałem wam nieprzypadkowo. Mianowicie to jest mapa z stanu między 28 stycznia a 30 stycznia 1945 roku w Toruniu i okolicach. Te linie takie ciemne to są pozycje, pozycje niemieckie, a te linie, które są tutaj za nimi, to są pozycje rosyjskie. Rosjanie, czy też można powiedzieć Rosjanie, Sowieci, z trzech stron okrążają miasto. Niemcy od czasów nazistów, od czasów Stalingradu boją się okrążenia i mimo, że mieli się bronić w Toruniu, wtedy to by było strasznie dla nas, uciekają tu, tędy, wzdłuż Doliny Wisły. Dopiero bitwa rozpocznie się w rejonie Chełmna, a tak naprawdę oblężenie tych żołnierzy będzie trwało 90 dni w Grudziądzu. Ale dzięki temu Toruń wyglądał tak, jak na filmie, który chcę wam teraz pokazać. Proces oczyszczania od Niemców zachodnich ziem Rzeczypospolitej zbliża się ku końcowi. Wojska radzieckie, posuwając się brzegiem Wisły, zajęły Toruń. Błyskawiczne tempo radzieckiego natarcia przeszkodziło Niemcom w zniszczeniu miasta. Przez 5 lat był Toruń widownią niesłychanego w dziejach terroru antypolskiego. Ludność polską masowo wysyłano do obozów koncentracyjnych i rugowano z miasta w sposób bezwzględny i okrutny. Dobytek Polaków przypadł w udziale niemieckim osiedleńcom. Toteż wyzwolenie swoje święcił Toruń wyludnionymi przez Reichs- Volksdeutsche ulicami i radosnym łopotem flag narodowych, które w okrach swych mieszkań wywiesili stosunkowo nieliczni polscy mieszkańcy miasta. Niemcy przywrócili Toruń w arsenał i twierdzę. Miał tu rozgorzeć bój o każdą dzielnicę miasta, o każdy blok budynków i każdy dom mieszkalny. Ale obawa przed okrążeniem sparaliżowała możliwości obronne garnizony. Opuszczenie Torunia przez Niemców miało wszelkie cechy paniki. Uciekający porzucili na ulicach miasta nie tylko ogromne zapasy broni i amunicji, ale i sterty mundurów, które w pośpiechu zamieniali na cywilne ubrania. Polecam, żebyście sobie w wolnych chwilach, kiedy macie zły humor, obejrzeli tą kronikę do końca, bo taki fajny, fajnie ten speaker mówi, fajna muzyczka w tle jest, tak, no właśnie, Depeche Mode albo coś podobnego, tak. No ale panowie, fakt jest faktem. Toruń jest miastem, które ocalało. Tu wszystko jest autentyczne, nie jak w Warszawie czy Gdańsku, gdzie wszystko jest wymurowane od nowa. Tu budynki mają naprawdę po 800 lat. I ten potencjał musi być wykorzystany. Ze Śródmieścia zostali w czasie panowania nazistów przegnani wszyscy obywatele, którzy upierali się przy swojej polskości, czyli nie podpisali Volkslisty. Oni zamieszkują przedmieścia. Te przedmieścia są dużo bardziej zniszczone niż pokazywane na filmie Centrum, bo na przedmieściach toczyły się walki. No między innymi sytuacja na Podgórzu, wysadzenie 3 wagonów wypełnionych trotylem na środku torowiska stacji towarowej i zniszczenie 86 domów, około 250 osób poszkodowanych. Ale wśród osób przybywających do Torunia znajduje się grupa profesorów i wykładowców Uniwersytetu Stefana Batorego, którzy już pierwszy transport
przybywa już pod koniec stycznia 1945 roku. Pamiętajcie, że Wilno w rękach sowieckich jest już w lipcu 1944 roku. W międzyczasie rozpoczyna się szeroko zakrojona aktywność repatriacyjna. No, panowie profesorowie mają dwa wyjścia. Albo pojechać powiedzmy na ziemie odzyskane, albo pojechać na niedźwiedzie na Syberię. No, wybierają to rozwiązanie pierwsze. Panowie profesorowie, członkowie Senatu Uniwersytetu Stefana Batorego nawet formalnie załatwiają sprawę w ten sposób, że na posiedzeniu Senatu piszą, bo są władni, są jedyną władzą Uniwersytetu. Są władni do tego, że przenoszą Uniwersytet Stefana Batorego z Wilna do Torunia. Oczywiście rząd ten po 1945 roku nie uznaje tego dekretu Senatu, mimo że on jest zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, wówczas jeszcze jest obowiązujący. I powstaje Uniwersytet Mikołaja Kopernika. W Toruniu pierwsze próby utworzenia uniwersytetu to są lata 30., jeszcze przed rozpoczęciem II wojny światowej. Więc szczęśliwie tak się złożyło, że miasto ocalało, ocalał każdy gotycki kamień, każdy metr bruku, który teraz dopiero odsłania się. I ma powstać z miasta, powiedzmy sobie szczerze, powiatowego, które specjalnie nie było tak szeroko znane w Toruniu, chyba raczej ze swojej historii i Mikołaja Kopernika, ma powstać miasto uniwersyteckie. Dzisiaj Toruń jest przede wszystkim miastem uniwersyteckim, to trzeba powiedzieć bardzo głośno. Tyle młodych ludzi i tyle pięknych dziewczyn, co w Toruniu, nie spotka się w żadnym innym mieście. No, chłopaki, potwierdźcie, że tak jest. No bo... Tak jest. To jest między innymi efekt uboczny działalności naukowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. I teraz, panowie, powstaje uniwersytet, a jednocześnie 3 marca 1945 roku powstaje referat do spraw fotografii w Toruniu, nikt o tym specjalnie głośno nie mówi, który działa przy Urzędzie Wojewódzkim, przy Wydziale Kultury i Sztuki, ale referentem zostaje niejaki Waldemar Szymon Kruszyna-Kotulski. Postać dość ciekawa, zaraz o niej będę mówił, którego nikt w Toruniu wcześniej nie widział i nikt go nie zna. No takie są czasy. Kim jest ten pan Waldemar Szymon Gustaw Kruszyna-Kotulski? No troszeczkę taka jak nazwisko, jak z powieści Rodziewiczówny, ale no, kim on jest? Urodził się w 1898 roku w Kijowie. W roku 26 ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Moskwie. Czyli w tym okresie najbardziej szalejącego terroru stalinowskiego w Rosji, bo zanim on się rozlał na Europę Wschodnią, najpierw się rozszalał w samej Rosji. On ukończył Akademię Sztuk Pięknych, a następnie przez Kijów, Odessę wyjechał do Konstantynopola. Tam zatrudnił się jako rysownik, fotograf przy badaniach archeologicznych, najpierw brytyjskich, potem polskich. Między innymi pracował z naszym profesorem Kazimierzem Michałowskim. Nagle się pojawia jakiś jego bardzo zamożny wuj,
też na zasadzie diabeł z pudełka, który kupił ziemię na Borneo i on sobie po prostu jedzie na pół roku do Borneo, potem wraca znowu na wykopaliska pana Kazimierza Michałowskiego. W Polsce na stałe zamieszkał w 1929 roku i oficjalnie podawał, że był rzeźbiarzem, że zajmuje się rzeźbą i turystyką. Uznawał to za zajęcie. Był globtroperem takim z prawdziwego zdarzenia, bo wydaje mi się, że pan Kruszyna-Kotulski zdążył zwiedzić cały glob przez swoje długie życie. Pojawia się na krótko w Toruniu, potem, gdy wszystkie właściwie funkcje zostają przenoszone do Bydgoszczy, Urząd Wojewódzki od razu tam zostaje ulokowany, on tam trafia i słuch o nim przepada. Jest już w Bydgoszczy w 30 września 1945 roku, a w Toruniu zaczyna swoją pracę 3 marca 1945 roku. Otóż nie to jest chyba najważniejsze. Najważniejszy jest program, który ma ten referendum do zrealizowania. I ja naprawdę uważam, że to mówi o tym, jaką wagę przywiązywała ta nowa władza do fotografii jako narzędzia propagandy. Otóż, co było zadaniami tego referenta? Wskrzeszenie i zorganizowanie amatorskiego i artystycznego ruchu fotograficznego w kraju. To było zadanie referenta, nie artystów fotografików, czy artystów fotografii i powiedzmy rzemieślników toruńskich. Nie? Otóż o co tutaj chodziło? Wszyscy bez wyjątku, no, za wyjątkiem Hermana Spychalskiego, takiego, o którym już kiedyś mówiłem, wszyscy fotografowie polskiego pochodzenia zostali wygnani ze Starówki, ich zakłady przejęli Niemcy. Teraz trzeba sytuację odwrócić. Niemców nie ma, na Starówce nie ma. Bardzo nieliczna jest ludność, która opowiada się za Polską. Mhm. I trzeba przywrócić tą sytuację w ten sposób, że trzeba oddać te zakłady, oddać pozostawione tam mienie fotograficzne, trzeba oddać w ręce rzemieślników polskich. No ale nie za darmo oczywiście. W zamian za to panowie muszą uczestniczyć w tworzeniu kartoteki prac, które mogłyby być wykorzystane dla promocji Kujaw i Pomorza. Panowie fotografowie są proszeni o to, aby fotografować, aby robić dokumentację zbrodni hitlerowskich, które zaistniały między 1939 a 1945 rokiem. Tą osobą, która najczęściej takie zadania wykonuje, jest pan Alojzy Czarnecki. Fotograf, który od 1936 roku mieszka w Toruniu, a pochodzi z poznańskiej rodziny fotografów. O nim będę mówił w następnym spotkaniu. Innym problemem zupełnie, który istnieje na uboczu tego oddawania sprzętu, oddawania zakładów rzemieślnikom toruńskim, polskim rzemieślnikom toruńskim, jest problem spuścizny, to znaczy tego, co pozostawili, tej dokumentacji, którą pozostawili niemieccy fotografowie działający w czasie II wojny światowej. No, między innymi na pewno znacie nazwisko Kurta Grima i jakość fotografii, które on tutaj wykonywał. Wcześniej, powiem szczerze, chyba nikt tak wyraziście nie zapisał miasta jak
jeżeli chodzi o architekturę, o zabytki, jak to uczynił Kurt Grimm. W bardzo krótkim czasie, między 1942 a 1944 rokiem, również działając na zlecenie propagandy, tylko że propagandy nazistowskiej. Najczęściej pojawiającym się nazwiskiem jest nazwisko pana Alojzego Czarneckiego. Otóż pan Alojzy Czarnecki zaczął od tego, że 1 marca 1945 roku wykonał jedno ze zdjęć, które jest dla mnie signum tempori, to znaczy znakiem czasu. Więc opowiadam. Zorganizowano rodzaj defilady z okazji wyzwolenia Torunia. Już wtedy mówiono o wyzwoleniu Torunia. Powiedzmy 2 lutego wyrzucani są wszyscy naziści z Torunia, bo nie wszyscy Niemcy, tylko wszyscy naziści w mundurach. A 1 marca 1945 roku odbywa się właśnie ta defilada z okazji wyzwolenia, którą otwiera polski żołnierz. Ten polski żołnierz trzyma w ręku szablę ułańską, nie inną, nie szaszkę rosyjską, tylko szablę ułańską, co możecie po profilu bardzo wyraźnie rozpoznać. Szaszki, te szable rosyjskie są proste. I nie mają żadnej rękojeści, za wyjątkiem albo rękojeść bez kabłonka, jeśli powiedzieć. Jest to oczywiście żołnierz 2 Armii Wojska Polskiego. Natomiast ten oficer ma tylko jedną rękę. I na pewno nie stracił jej w szenku. Ten oficer przeżył całą II wojnę światową. Mieszkał pod Drawskiem, potem przez długie lata. A zanim po przemarszu polskich wojsk pojawiła się zupełnie inna armia, pojawiła się taka armia i to zdjęcie jest przypisywane panu Czarneckiemu, więc albo referent bardzo się starał i namawiał pana Czarneckiego, żeby takie zdjęcie wykonał, bo jest to zdjęcie inscenizowane, chyba sobie zdajecie z tego sprawę, nie? Żołnierze, zresztą chyba kozacy, bo sądząc po czapkach, to albo przynajmniej oficerowie mają kozackie czapki, nie? Pojawiają się na koniach. Cały czas jest odwoływanie się do tradycji polskiej. Otwiera defiladę, otwiera pan, który idzie z szablą, weteran, ten żołnierz tułacz, który wraca do kraju, nie? Potem są ci Sowieci, ale żeby ci Polacy ich trochę polubili, no to oni na koniach wjeżdżają, no to prawie jak ułani, nie? Tak to wygląda. Ale jaki ma to związek z fotografią osoba Alojzego Czarneckiego i osoba druga, która się pojawia w Toruniu, mianowicie tak wyglądał w roku 1945 pan Jan Buchak. Najbardziej zasłużona chyba postać w fotografii polskiej w okresie międzywojennym. Jeżeli nie w okresie międzywojennym, to w latach 30. Twórca terminu fotografika, twórca fotoklubu Wileńskiego, twórca, jeden z współtwórców fotoklubu polskiego. On przyjeżdża do swoich kolegów z Uniwersytetu Stefana Batorego, gdyż ma nadzieję, że uda mu się wskrzesić zakład fotografii artystycznej, który istniał przy Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego. Pan Buchak chyba nie do końca sobie zdawał sprawę, że każde wspominanie, że
istniał w okresie międzywojennym jakiś dobry uniwersytet, jest niemile po prostu widziane przez władzę. I oczywiście jego próby utworzenia tego zakładu fotografii przy UMK nic nie dały. To jest bardzo ważne, dlatego że w 1919 roku w Polsce, ówczesnej Rzeczpospolitej Polskiej, powstały studia wyższe w zakładzie fotografii artystycznej Uniwersytetu Stefana Batorego już w 1919 roku. Od roku 1919 do roku 1939 tym zakładem kierował Jan Bułhak. Skończył na stopniu doktora habilitowanego, który dostał w 1939 roku. Zarówno były to zajęcia teoretyczne, jak i zajęcia praktyczne. Część z tych zajęć odbywała się w zakładzie fotograficznym Jana Bułhaka, bo mało osób wie, że oprócz tego, że pan Bułhak zajmował się działalnością artystyczną, formalnie był właścicielem zakładu fotograficznego, który wykonywał wszystkie zlecenia, wszelkiego typu zlecenia, jakie wykonywali inni rzemieślnicy wileńscy. W lipcu 1944 roku przy walkach o Wilno dorobek całego jego życia uległ spaleniu, spłonął. Spłonęło, różne są cyfry, 8 do 10 tysięcy negatywów szklanych. Spłonęła większość księgozbioru Bułhaka, który był chyba jednym z większych księgozbiorów fotograficznych w Polsce. On miał dzieła rosyjskie, napisane przed I wojną światową, miał dzieła francuskie, miał dzieła wiedeńskie, czyli austriackie, dzieła niemieckie. Sam zresztą przecież studiował w Niemczech. I tak wygląda człowiek, jak na tym zdjęciu widzicie, tak wygląda człowiek, który stracił wszystko. A dla porównania pokażę wam drugą postać. Na pewno nie rozpoznacie tego pana. To jest Edward Hartwig, jak wrócił z Gułagu. W roku 1945 został aresztowany, skierowany do obozu w Majdanku, w tym samym obozie, w którym naziści mordowali ludzi. NKWD zbierało podejrzanych ludzi z Lubelszczyzny. Jak się ktoś nazywał Hartwig, to już był wystarczający powód, żeby uznać go za wrogi element, no i osadzić w Jogle. A tak wyglądał pan Bułhak na najbardziej znanym portrecie Benedykta Dorysa już po roku. I taki był przez całe życie. To był zażywny jegomość, średniego wzrostu, średniej tuszy, który no taki straszliwy dziadunio, można by było powiedzieć, żeby znowu tą rodziewiczówną przywołać, nie? Czyli taki sarmata. Nie należał do ludzi, którzy się poddają przeciwnością losu. Dlaczego tak się stało? Dlatego, że już podczas I wojny światowej, a w zasadzie w wyniku traktatu ryskiego, utracił swój majątek, który miał pod Mińskiem. Wtedy jego przyjaciel Ferdynand Truszczyk ściągnął go do Wilna i dzięki temu umożliwił mu jakąś egzystencję, która potem się zrobiła dobrą egzystencją. Ferdynand Truszczyc był dziekanem Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego. Był przyjacielem także Bułhaka od 1905 roku. Bo to różnie we wspomnieniach jest samego Bułhaka, różnie jest we wspomnieniach innych osób z tej epoki.
Więc on postanowił wszystko wskrzesić. Musimy pamiętać o tym momencie, w którym jesteśmy, to znaczy 45-48 rok. Ludzie cieszą się z tego, że rzeczywiście ten okupant nazistowski został wyrzucony, został wyparty, że wojna się skończyła. Jest olbrzymi optymizm w narodzie. I wiara w to, że można wrócić do normalności. Nikt sobie nie zdaje sprawy z tego, że ten nowy ustrój będzie równie opresyjny, bo przynajmniej w okresie stalinowskim będzie równie opresyjny, jak był nazizm. Powstaje w październiku 1946 roku Związek Artystów Fotografów. Związek Artystów Fotografów. Nie jak się dzisiaj podaje nagminnie, że w 1946 roku został już powołany Związek Polskich Artystów Fotografików. Bo Polski Związek Artystów Fotografików został powołany dopiero w 1953 roku. W międzyczasie nazwa ewoluowała na Związek Polski Związek Fotografików, aby w końcu w 1953 roku powstał Związek Polskich Artystów Fotografików. Tutaj uwaga na marginesie. Ja w początkowym etapie opisu artystów fotografii naszego regionu, głównie Torunia, ale także i Bydgoszczy, powiem zaraz dlaczego, będę mówił o członkach Związku Polskich Artystów Fotografików. Dopiero w następnym etapie chciałbym wspomnieć o kilku osobach, które naprawdę osiągnęły poziom niezwykły zupełnie, a nigdy nie zostały członkami Związku Artystów Fotografików. Z różnych powodów, tam najczęściej osobistych. To jak będziemy mówić o latach 60., 70., 80., to do tego dotrzemy, dlaczego tak się działo. Otóż Buchak miał nadzieję, jestem przekonany, że uda mu się przywrócić zarówno Zakład Fotografii Artystycznej na poziomie uniwersyteckim, jak i powrócić do pięknej idei Fotoklubu Polskiego w formie związku zawodowego, bo o to przede wszystkim chodziło, o nazwie Związek Polskich Artystów Fotografików. Oczywiście nie sam Buchak, bo bardzo często robimy krzywdę, nie wspominając innych fotografów, którzy stanowili otoczenie Jana Buchaka. Fotografów warszawskich, Hartwiga jako fotografa lubelskiego, fotografów poznańskich. Otóż dlaczego Poznań jest ważny? Mianowicie już w czerwcu, 23 czerwca 1945 roku, jako pierwsze w Polsce powstaje Stowarzyszenie Miłośników Fotografii w Poznaniu, które skupia na pierwszym zebraniu 163 członków z całej Wielkopolski. Dlaczego to jest ważne? Otóż jest to ważne, jeżeli popatrzymy na całą historię XIX-wiecznej fotografii w Toruniu i na historię fotografii do powiedzmy 1945 roku, to cały czas z zachodu napływają do Torunia fotografowie. To dla mnie jest rzeczą nie tak istotną, czy ten ktoś jest Niemcem czy Polakiem, ale jakość jego prac. Nie mogę nic złego powiedzieć na pracę Grima jako fotografa, chociaż robił rzecz niesmaczną, co najmniej. No. Mianowicie służył nazistom. Nie? Ale czy zadaniem fotografa jest mieszać się w politykę? Nie, zadaniem fotografa jest robić dobre zdjęcia.
a ta dokumentacja zawsze będzie stanowiła albo przeciw tym ludziom, którzy byli jego zlecodaniowcami, albo za tych ludzi, którzy mu zlecili tą robotę. Należy pamiętać, że Alojzy Czarnecki ma bardzo głębokie umocowanie w Poznaniu, bo tam fotografami są członkowie jego rodziny, jego najbliższej rodziny. Należy pamiętać że o tym również, że Buchak już w latach 20. był w Poznaniu, na tamtejszym Uniwersytecie Poznańskim. Był to człowiek homowiator, człowiek nieustannie przemieszczający się, który spędzał te swoje przerwy akademickie, czyli ten okres letni, podróżując po Polsce. Przez całe lata 20. i 30., robiąc tą swoją Polskę w obrazach Jana Buchaka. Co jest jeszcze istotne? W sierpniu 1946 roku ukazuje się pierwsze powojenne pismo, pierwszy numer pierwszego powojennego pisma poświęconego fotografii, którego wydawcą jest owo Stowarzyszenie Miłośników Fotografii w Poznaniu. Oczywiście jest to pismo przeznaczone i dla całego kraju, mające się zajmować całokształtem spraw fotograficznych w Polsce, robione profesjonalnie. Może ja pokażę wam, jak wyglądał pierwszy numer. Jest to format B4, duża gazeta, można powiedzieć, z usztywnioną okładką, zawierająca na papierze gazetowym, jest dość podłej jakości artykuły, i w środku jest wkładka ze zdjęciami metodą offsetu. To pismo jest w zasadzie jedynym źródłem informacji o tym, co się dzieje w kraju, ale jest źródłem naprawdę bezcennym, dlatego że możemy się dowiedzieć z niego o tym. Tam jest rubryka pod tytułem adresy fotografów polskich. Jak wiecie dobrze, no jeżeli nie wiecie, to będę o tym mówił, między 1945 a 1949 rokiem 40% mieszkańców Polski zmieniło adres zamieszkania. Niektóre źródła podają, że 60%, że była proporcja odwrotna, więc która z tych wersji jest oficjalna, która jest mniej oficjalna, nikogo nie dziwiło to, że ktoś mieszkał przed wojną we Lwowie, a po wojnie mieszka we Wrocławiu. Że ktoś mieszkał przed wojną w Wilnie, a po wojnie mieszkał w Gdańsku czy w Szczecinie. Że ktoś mieszkał w Lublinie, a teraz mieszka, powiedzmy, w Szczytnie. No, to była największy chyba eksodus ludności polskiej, jaki się dokonał w dziejach w ogóle, w historii Polski. Między innymi dlatego ukazywała się w tym świecie fotografii taka stała rubryka adresy tych, i mamy miłośników fotografii artystycznej w Toruniu. Artysta, malarz Elipiusz Wacław Baranowski, mieszkający przy ulicy Kopernika 34. Lekarz-dentysta Paweł Bylicki przy ulicy Strumykowej 2. Alojzy i Janina Czarneccy przy Bydgoskiej 68. Co jest dowodem na to, że mogli nawet pracować na starówce, ale musieli mieszkać i poza starówką, nie? Czerniawski Józef przy Słowackiego 63. Drogerzysta Olgier Gałdyński
przy szerokiej 9. Bogdan Szczepański przy małych garbarach, ale dla nas bardzo ważny fotochemik Franciszek Wardęga przy ulicy Chodkiewicza 14. On był głównym fotochemikiem drukarni na ulicy Świętej Katarzyny przez długie lata. I przez długie lata to do niego się chodziło, jeżeli się drukowało katalogi wystaw, bardzo skromne, drukowało się zaproszenia, czasami nawet drukowało się plakaty, o ile pieniążków było. To właśnie do tego pana Franciszka Wardęgi lub jego chyba syna chodziło się jako do pewnej wyroczni. Edmund Witecki, który w tym czasie był kierownikiem zakładów graficznych, również fotografował. Sędzia Henryk Zawadzki, który się pojawił w Toruniu z wielu przyczyn. Ja o nim potem może będę więcej mówił. Oraz doktor medycyny Stanisław Zmyślony. Nic o nim nie wiem, ale wiem, że takie nazwisko padło. Iwą Brzeźnię mieszkał Jerzy Dygasiewicz, znany już z fotografii w okresie międzywojennym, pochodzący również z Kresów, który potem związał się ze środowiskiem toruńskim, bo był jakby naturalny kolor. Otóż panowie, patrzę z przerażeniem na zegarek, robi się 17:54, jeżeli nie nudzę, to będę mówił dalej. Jeżeli nudzę, to na tym skończymy. No. Słucham? Jedziemy dalej. Jeśli pan może, to jedziemy dalej. No więc słuchajcie. Pierwsza powojenna wystawa fotografii artystycznej ma miejsce między 22 września a 30 października 1946 roku. I ta wystawa ma jakże aktualne hasło – Piękno Torunia. I na tej wystawie przedstawiono 43 fotogramy. Uczestniczyli w niej Witold Bajbak, Alojzy Czarnecki, Janina Czarnecka, Stanisław Dec, Olgierd Gałdyński, Leander Gardzielewski i Jan Grzęski, Bronisław Chozakowski, Witold Jankowski, Danuta Karczmarczykówna, ksiądz Zygfryd Kowalski, Leon Mroczkowski, dr Felicjan Pindowski i Henryk Szady, oczywiście Bronisław Wierzchowski, Henryk Seweryn. Tutaj było potężne środowisko fotografujących amatorów. Trzeba zrozumieć sytuację momentu, w którym my jesteśmy. Mianowicie nie ma takiego rozwarstwienia, jakie będzie istniało potem, na trzy jakby grupy. Rzemieślnicy fotografowie, amatorzy fotografii i ci, którzy mają legitymację Związku Polskich Artystów Fotografików. Coś takiego nie istnieje. Wiadomo, że fotografia artystyczna powstała z fotografii amatorskiej w procesie ewolucyjnym. Tak się działo już na przełomie XIX i XX wieku z fotoklubem paryskim przecież, nie? Natomiast aktywność środowiska toruńskiego zostaje zauważona. W 1947 roku, jako następna wystawa, 29 marca, otwarto wystawę Buchaka, profesora już wtedy, Jana Buchaka, Ruiny Warszawy. 20 września 1947 roku, czyli prawie po upływie pół roku, otwarto wystawę indywidualną Alojzego Czarneckiego, która się nazywała bardzo fajnie, bo się nazywała wystawa zbiorowa. Z okazji 25-lecia jego pracy zawodowej
On pokazał 102 zdjęcia. Głównie pokazał swoje portrety, w których był absolutnym mistrzem. O tym będę mówił w następnym, przy okazji następnego naszego spotkania. I na tejże wystawie było, byli obecni Buchak i Sempoliński, Ludwik Sempoliński, również bardzo ważna postać dla początków Związku Artystów Fotografików, którzy, nie owijając bawełnę, zaproponowali Alojzemu Czarneckiemu, żeby wstąpił do Związku Artystów Fotografów. Ostatecznie, formalnie to nastąpi później, ale już wtedy dostrzeżono, że może tu powstać środowisko, które będzie środowiskiem bardzo prężnym. Już nie mówiąc o tym, że oczywiście sam pan Buchak miał nadzieję, że zyska potężnego sojusznika, nie? Coraz bardziej panowie się przekonują, że te zmiany, które następują, są bardzo niekorzystne i jakby to wam powiedzieć, no w roku 1950 roku umiera profesor Buchak na udar serca w Giżycku. Nie jak się, czasami najczęściej spotykamy, że on umarł w Warszawie. Tu macie dowód w Świecie Fotografii, czyli w czasopiśmie ogólnopolskim pokazane jest prawdziwe miejsce, w którym on zmarł na udar serca. I jest to jakby koniec pewnej epoki w historii fotografii, polskiej fotografii artystycznej. Z jego osobą odchodzi, powiedzmy, w przeszłość pewna sytuacja, ale w 1951 roku następny prezes Związku Polskich Fotografów Artystów ogłasza realizm socjalistyczny za oficjalną doktrynę Związku. Oczywiście, czy Buchak, bo to jest też bardzo ważne, czy on był nieświadomy tego, kiedy, ku czemu to zmierza? On był świadomy, bo mieszkając w Wilnie, po raz pierwszy z inwazją Sowietów miał do czynienia w 1941 roku, nie w 1944. Więc wyraźnie, chyba nie miał złudzeń. Natomiast to, co nie przestaje mnie nurtować, to, że ten potencjał odrodzenia Polski, zresztą tak w sposób tak bezlitosny, krwawy, niekiedy po prostu zduszony przez to, że chciano zrobić Republikę Sowiecką tutaj z Polski. No, wiecie dobrze, że nie warto tego wątku kontynuować. I może wam pokażę zmiany w mentalności, żeby na tym chyba skończymy. W 1951 roku, w tym samym roku, odbywa się uroczystość ku czci świętej pamięci Jana Buchaka. Gdzie się ona odbywa? No, nie omieszkam, żeby wam tego nie pokazać. Świetlicy Państwowego Muzeum, a w nawiasie ratusz. To taki budynek, wiecie, który stoi tam na starym rynku, taki duży, z cegły, nie? I tam w środku jest świetlica. A to, że to jest ratusz, to jest nieważne. Tam jakaś historia, jakieś tam... No, ale to jest dowód. No, oczywiście... O, patrzcie, uroczystość ku czci się odbywa, świętej pamięci, świetlicy. To są nowe czasy. To na tym bym chciał skończyć tą pierwszą próbę.